Prace remontowe są już na ukończeniu. W byłym akademiku większość mieszkań jest gotowa. W ramach remontu budynek wyposażono dodatkowo w nową instalację wodną oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Do ich potrzeb przystosowano wszystkie mieszkania na parterze. Będą to lokale jedno-, dwu- i trzypokojowe. Część lokali będzie z zapleczem sanitarnym, czyli z łazienką, z kuchnią. Część, szczególnie te lokale jednopokojowe, będą z łazienkami i kuchniami ogólnodostępnymi na korytarzach. W perspektywie jest jeszcze pomysł na to, żeby jeden budynek socjalny powstał, być może właśnie też po to, żeby na przykład zrezygnować z części w bardzo złym stanie substancji takiej lokali socjalnych. Na razie nie sprecyzowano jednak, czy chodzi o wybudowanie nowego budynku, czy przystosowanie obiektu już istniejącego. Niebawem urzędnicy rozpoczną typowanie osób, które otrzymają przydział na nowe mieszkania socjalne. Założenie było takie, że z uwagi na to, że są to budynki wyremontowane, mieszkania są nowe, będą tam trafiały osoby, które nie dewastują mieszkań. Owszem, mają problemy, czy miały kiedyś problemy finansowe, mają wyroki eksmisyjne, bądź też spełniają kryteria bez wyroku eksmisyjnego na otrzymanie lokalu socjalnego ze względu chociażby na niskie dochody. I takie osoby, takie rodziny mają być tam kwalifikowane. Koszt wyremontowania bloku wyniesie około 600 tysięcy złotych. Budynek ma zostać oddany do użytku jesienią.